Mistrz Szaranowicz, przed nami piłkarski spektakl i mnóstwo emocji. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. I sędzia gwizdkiem rozpoczyna to spotkanie. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Lacazette. Przekazał piłkę partnerowi. Ładna akcja. Ach, szkoda. Skutecznie przerwali tę akcję. Ależ akcja. Rzucił w pole karne. Będzie karny dla Arsenalu. Pokonał bramkarza. Efektownie wykonana ta jedenastka. Ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście bezbłędnie trafił. 9. minuta i jest pierwsza bramka. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Spójrzmy na to podanie. Co ja będę Państwu opowiadał? Sami Państwo widzicie. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Miguel. Pepe. Zaangażowany, wytrzymały, w dodatku niezwykle ambitnie walczący. Ładna wymiana. Dobra piłka, teraz do kolegi. Ładnie to zrobił. Teraz potrzebna jest wrzutka w pole karne. Kapitalne zagranie. I wyjaśniają sytuację. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Dostrzegł partnera. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? No i zagranie w pole karne. Nie złapał tej piłki, będzie niebezpiecznie. Ładnie tam chciał dograć, ale rywale byli szybsi. Pepe. Lacazette. Zespół traci piłkę. Godin. Dobre podanie. Ach! Znakomicie w pole karne. Jak widzimy, arbiter przyznaje rzut wolny za zagranie ręką. Ten rzut wolny z tego miejsca może się dla nich źle skończyć. Daleko wybijają. Dali radę wybić, ale znowu przy piłce rywale. Podał ją.
No brawo, świetne zagranie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Zagranie ręką w polu karnym musi mieć swoje konsekwencje. Obronił rzut karny. Coś niesamowitego. Pepe. Udanie. Niezbyt rozsądne to wejście wślizgiem na granicy faulu. Suárez. Sędzia obwieścił, że pierwsza połowa właśnie się zakończyła. Za nami pierwsza połowa tego meczu. Wydaje się, Darek, że wszystko ustawił rzut karny. Tak, myślę, że o tym głównie dyskutować będą kibice w czasie przerwy. Był na pewno kontrowersyjny, no ale nie zmienia to już faktu, że prowadzą w tym spotkaniu. Miguel. Ale są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. Lacazette. Piękne podanie. Dośrodkowanie, ależ walczą o piłkę. Podanie w pole karne. Dobrze interweniował. To było ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Groźnie, ale zdążyli na czas. Godin. Dobrze podał. Cudownie dobry. Piłka w bramce i mamy wyrównanie. Warto popatrzeć, jak doprowadzili do wyrównania w tym meczu. Otrzymał znakomite podanie i nie sposób było nie wykorzystać tej szansy. Pepe. Ładna, prostopadła piłka, ale jak widzimy, przejęta przez rywali. Doskonale. Ładna wrzutka, dośrodkowanie w pole karne i prosto w obrońcę. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Mamy zmianę. Trener próbuje czegoś nowego w nadziei, że obejmie prowadzenie. Suárez. Ryzykowna, ale udana interwencja. Nieporozumienie i strata piłki. Suárez. Świetnie przerwał tę akcję obrońca. Świetna współpraca. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nieprawdopodobna obrona. Kapitalne podanie.
Świetny odbiór. Wkrótce spotkanie dobiegnie końca. Zawodnicy czują presję czasu. Suarez. Podanie. Centra w pole karne. Będzie niebezpieczny. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Czyste, udane wejście. Godin. Udane podanie. Piękna akcja, zobaczmy! Mogli prowadzić, ale spudłował. Powinien był zdecydowanie lepiej przyłożyć się do tego uderzenia. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Po 90 minutach gry wciąż remis.